Cześć szefie, Ryży powiedział mi dziś, że albo przejdę na jego stronę, albo za rok będą mnie ścigać jak Rymanowskiego. Ale ten Ryży jest głupi, przecież Rymanowski to w Polsacie robi. Kurwa, Gamoniu, nie o tego Rymanowskiego mu chodziło. My też mamy Rymanowskiego, ale masz się nie dać. Pod żadnym pozorem masz się na nic nie zgadzać. Ryży będzie próbował cię teraz straszyć. Musisz być twardy. Musisz być, kurwa, twardy. Powiedział Andrzejku, pamiętaj, najważniejszy w meczu jest sędzia. A za rok mój sędzia będzie sędziował najważniejsze mecze. Przejęliśmy wszystko i przez 8 lat mieliśmy wszystko w swoich rękach. Mogliśmy ich wtedy pozamykać, kogo się dało. A teraz Ryży ma piłkę. No chuj, to jeszcze nie koniec meczu. Okej, zrobimy tak. Masz wszystkim mówić, że tylko nasz prokurator to ten prawdziwy. Że ich to jakiś neoprokurator, że w sumie to ma chuja do gadania. A i najważniejsze, masz mówić, że naszych sędziów będziesz bronić do upadłego. Ryży chce wojny, będzie ją miał. Ale szefie, czy ja mam teraz cokolwiek podpisywać? Bez mojej zgody nic nie możesz podpisywać. Nawet CMR-ki dla kierowcy. Nawet dziecku usprawiedliwienia. A teraz kończę, bo muszę kotu kuwetę wymienić. Cześć, witam was. Moi drodzy, pewnie dzisiaj większość z was pomyśli, co temu facetowi odwaliło. Czemu nas katuje tym człowiekiem? Co my mu złego zrobiliśmy? Czy albo on ma fioła na jego punkcie? Ale powiem wam, nie mam fioła na jego punkcie, ale gość, o którym będę dzisiaj mówił, nie po raz pierwszy zresztą, no nie da chwili wytchnienia i zawsze, kiedy otworzy swój otwór gębowy, daje pretekst do tego, żeby zrobić o nim materiał. I tak, owszem, będzie o Dudzie. I to nie byle co, bo facet znowu dał popis swojej, nazwijmy to żartobliwie, popis swojej inteligencji. Otóż, moi drodzy, nasz pan rezydent Onżej mianował się w minionym tygodniu właśnie mianował się cesarzem Kaligulą. Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej, a to oznacza, że samą swoją osobą uosabia państwo polskie. Moi drodzy, dzisiejszy materiał będzie tak pół żartem, pół serio, choć może tutaj nie wypada się śmiać, a bardziej załamywać ręce, wołać o pomstę do nieba. I powiedzcie mi, proszę, niech mi ktoś wytłumaczy, jak to w tym naszym kraju jest, że są zawody, takie jak na przykład kierowca zawodowy, który musi przechodzić psychotesty, musi zdać te psychotesty, żeby móc siąść za kółkiem. A na najwyższy urząd w kraju może praktycznie zasiąść każdy idiota, byleby miał wykształcenie wyższe. Bo to, że ktoś ma wykształcenie wyższe, nie znaczy, że jest inteligentny. Jest wyuczony, chociaż o Dudzie też ciężko powiedzieć, że jest wyuczony. Ma tytuł chyba bodajże doktora, no ale papier jedno, a rzeczywistość co innego. I mnie naprawdę zastanawia, jak człowiek taki jak Duda, jak to się stało w ogóle, że on zajmuje tak wysoki urząd, najwyższy urząd w państwie polskim, że reprezentuje Polskę, Polaków. Znaczy, druga sprawa, on nie reprezentuje Polski, Polaków, on reprezentuje PiS i ich wyborców. No, jacy wyborcy, taki prezydent. Ale do czego zmierzam? Powiem wam tak, wrzucę wam dzisiaj sporo, nawet bardzo sporo wypowiedzi Onżeja. Ale jedna wypowiedź, no powiem wam, że ten człowiek odleciał. No, temu człowiekowi pociąg odjechał razem z peronem. Słuchałem tego z
4, 5 czy nie 6 razy. I za każdym razem słuchałem tego z coraz większym politowaniem dla mówcy, czyli dla Dudy. I poważnie wam mówię, dalej nie wierzę, mimo że kilka razy to przesłuchałem, obejrzałem, do tej pory nie wierzę, że Duda to powiedział. Teraz wam ten fragment wrzucę, potem przejdę, bo o tym będę dzisiaj mówił i będę wrzucał inne też wypowiedzi Dudy, ale to, co powiedział, powiem wam, że no, w mojej skromnej głowie szarego człowieka to się po prostu nie mieści, że facet, który piastuje urząd prezydenta, który... Kurde, no zabrakło mi słów. Zresztą nawet tysiące moich słów nie oddadzą tego, co Andrzej wygadywał, bo to, co Andrzej gada, to trzeba posłuchać, a to, co się usłyszy, tego się już nie odusłyszy. Posłuchajcie, to jest pierwszy fragment, to jest dopiero wstęp, preludium do tego, co wam dzisiaj zaprezentuję. Z politowaniem słucham nieraz profesorów uniwersyteckich, którzy mówią, że rola prezydenta w tym zakresie jest w zasadzie rolą techniczną, że jak notariusz, nie obrażając notariuszy, ma po prostu podpisywać i tylko dawać. Otóż, proszę państwa, nie. Nic bardziej mylnego. W istocie, z punktu widzenia tak naprawdę obywateli i istoty ustroju, prezydent mógłby sam wskazywać sędziów na zasadzie ten się nadaje, ten się nadaje, ten się nadaje. Moim zdaniem i na moją odpowiedzialność jako tego, który został wybrany przez naród w wyborach powszechnych, jako jedyny w Rzeczypospolitej. To jest moja odpowiedzialność. Na tym właśnie to polega. Taki jest w moim przeświadczeniu głęboki sens ustrojowy instytucji prezydenta w przełożeniu na funkcję prezydenta, jaką jest dbanie o ciągłość władz państwowych, której elementem jest także dokonywanie nominacji sędziowskich. Nikt inny tej nominacji dokonać nie może, a nominacja dokonana jest w istocie poza ustawowo przewidzianymi warunkami umożliwiającymi usunięcie sędziego z urzędu jedyną, która daje sędziemu prawo orzekania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Żadnej innej nie ma. Czyli tak, Duda stwierdził, że może palcem wskazywać, kto może zostać sędzią, a kto nie. Podkreślając przy tym wielokrotnie, że to jest jego wyłączna odpowiedzialność jako tego, który został wybrany przez naród w wyborach powszechnych i jako jedyny w Rzeczypospolitej. No powiem wam, że jego ego to już przebija sufit jego pałacyku, jeśli nie haczy już o księżyc. Rozumiem, że obejmuje to też odpowiedzialność finansową za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej, którą zresztą sam wymyślił, stosowne projekty wysłał do Sejmu, podpisał potem ustawę, a następnie wskazał palcem, kto ma być jej prezesem, kto ma w niej orzekać, po czym sam także zaproponował jej likwidację, podpisując kolejną ustawę. W międzyczasie za ową niekonstytucyjną instytucję Polska, czyli my wszyscy Polacy, musieliśmy płacić setki milionów złotych kar. To czyli on jako car Kaligula, cesarz Kaligula też za to jest odpowiedzialny i też odpowiedzialność finansową ponosi. No z tego tak rozumiem, bo skoro on może wskazywać palcem, kto może być sędzią, a kto nie, no to też ponosi całą odpowiedzialność. No powiem wam, że facet odleciał, kompletnie odleciał, jemu już tak siadło na dekiel, że to głowa mała.
Otrzymujecie tą nominację od prezydenta Rzeczypospolitej, który jako najwyższy jej przedstawiciel dzieli się z państwem tym prawem reprezentowania, dając tą nominację. I to w istocie tak naprawdę tylko ona ma znaczenie, jeżeli chodzi o to, kto jest sędzią, a kto nie. Bo Krajowa Rada Sądownictwa nikomu nie daje prawa do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej. To prawo daje wyłącznie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej poprzez realizację swojej prerogatywy, jaką jest nominacja sędziowska, i to jest jego odpowiedzialność. Dlatego przyznam się państwu otwarcie, że z politowaniem słucham nieraz profesorów uniwersyteckich, którzy mówią, że rola prezydenta w tym zakresie jest w zasadzie rolą techniczną, że jak notariusz, nie obrażając notariuszy, ma po prostu podpisywać i tylko dawać. Otóż, proszę państwa, nie. Nic bardziej mylnego. W istocie, z punktu widzenia tak naprawdę obywateli i istoty ustroju, prezydent mógłby sam wskazywać sędziów na zasadzie ten się nadaje, ten się nadaje, ten się nadaje. Moim zdaniem i na moją odpowiedzialność jako tego, który został wybrany przez naród w wyborach powszechnych, jako jedyny w Rzeczypospolitej. To jest moja odpowiedzialność. Na tym właśnie to polega. Tak jest w moim przeświadczeniu głęboki sens ustrojowy instytucji prezydenta w przełożeniu na funkcję prezydenta, jaką jest dbanie o ciągłość władz państwowych, której elementem jest także dokonywanie nominacji sędziowskich. Nikt inny tej nominacji dokonać nie może, a nominacja dokonana jest w istocie poza ustawowo przewidzianymi warunkami umożliwiającymi usunięcie sędziego z urzędu jedyną, która daje sędziemu prawo orzekania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Żadnej innej nie ma. 10 miesięcy mi zostało i zapewniam państwa, że sędziów, których nominowałem, będę bronił do upadłego. Do upadłego. Nie oddam ani jednego. Ani pół nawet. I nie pozwolę mówić, że są jakimiś innymi sędziami niż ci, którzy orzekali jeszcze w PRL-u z całym szacunkiem i potem orzekali dalej. Zwłaszcza ci, którzy należeli do PZPR, poddawali się pod przewodnią rolę partii, a w statucie tej partii było napisane, że się wykonuje polecenia partyjne. Nie pozwolę, żeby ci sędziowie, których ja nominowałem, byli traktowani choćby w najmniejszym stopniu gorzej niż tamci. A zwłaszcza niedobrze mi się robi, kiedy słyszę, że to właśnie tacy się wypowiadają na ich temat. Bo to są w moim przekonaniu absolutnie uczciwi ludzie, którzy z najlepszą wolą chcą w Polsce wykonywać wymiar sprawiedliwości. Przyglądałem się każdemu z nich. I jak państwo wiecie, dałem sporo odmów nominacji sędziowskiej. Właśnie dlatego, że rozważam każdą kandydaturę. I właśnie dlatego, że uważam, że jestem odpowiedzialny, czy współodpowiedzialny za kształtowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce poprzez tą decyzję. Tego kiedyś nauczył mnie prezydent Lech Kaczyński. I uważam, że miał stuprocentową rację. Stuprocentową. To jest odpowiedzialność prezydenta. I dlatego będę ich bronił do samego końca. Oczywiście mając te narzędzia konstytucyjne, którymi dysponuje prezydent Rzeczypospolitej. A potem będę ich bronił jako ten, który jeszcze jest politykiem i może się wypowiedzieć. Bo jak państwo wiecie doskonale, jest próba dosłownie dokonania w tej chwili zamachu na wymiar sprawiedliwości. I de facto zachwianiem wielu życiowych spraw obywateli. Jest to całkowita nieodpowiedzialność. Z powodu jakichś ambicji utraty wpływów. Pewnej wpływowej grupki przede wszystkim. Państwo wiecie jakie. Dobra, moi drodzy, bo zacząłem tak trochę od dupy strony, nie od początku, ale no też nie bez powodu. Ale już to nadrabiam, żeby było wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Chociaż z Dudą ciężko nadążyć. Ale tak, nasz Andrzejek wygłosił, jak już zdążyliście zauważyć, osobliwe przemówienie dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Ten recydywista w łamaniu zapisów konstytucji
wygłasza przemówienie do profesorów prawa, do sędziów, którzy całe życie w tym prawie siedzą. Duda im wykłada, robi wykład. No, tutaj się powtarza maksyma, kto mieszka w Polsce, ten nie śmieje się z cyrku. Wykład Dudy o sądownictwie to w czwartek było. Uczestniczył w konferencji naukowej Lavoro Precoloso. Nie wiem, czy ja dobrze to przetłumaczyłem. O pracy sędziego w Sądzie Najwyższym. Duda przekonywał, że gdy wręcza nominacje młodym sędziom, prosi młodych ich, żeby zawsze byli przygotowani, podchodzili do każdej sprawy indywidualnie, tak jak Duda podchodzi do każdej sprawy indywidualnie i podpisuje to, co prezes każe, to, co prezesowi nie jest na rękę, wetuje. No to jest takie właśnie typowe podchodzenie indywidualne. Człowiek, który przychodzi do sądu, staje przed wami, może jest tam jeden raz w życiu i od tego, jak zostanie potraktowany, zależy jego odbiór wymiaru sprawiedliwości, głosił Duda. Nie może być sytuacji, że człowiek wychodzi z sądu z przekonaniem, że ktoś deptał jego godność, powiedział. Moi drodzy, sorry, przepraszam, kurwa mać. Duda jest ostatnią osobą, która takie słowa ma prawo wypowiadać. Facet, który złamał, już wam kiedyś wymieniałem, ileś tam chyba 7 czy 8 zapisów konstytucji, który wysyła ustawę o Trybunale Konstytucyjnym do Trybunału Konstytucyjnego, czyli tego można było mnożyć, no ale dobra, olejmy to. No ale to, co powiedział Duda. Później było tylko ciekawie, ponieważ Duda zaczął wygłaszać osobliwy wykład na temat wymiaru sprawiedliwości, wyobraźcie sobie. Wiecie, gdzie jest największe niebezpieczeństwo ulegania naciskom i wpływom? W zupełnie innych miejscach. W domu, w rodzinie, w kręgu towarzyskim, ale przede wszystkim u was w sądzie. Jak mówił Duda, że Krajowa Rada Sądownictwa nikomu nie daje prawa do reprezentowania Rzeczypospolitej, to prawo daje wyłącznie prezydent Rzeczypospolitej poprzez realizację swojej prerogatywy, jaką jest nominacja sędziowska i to jest jego odpowiedzialność, tak jak to już zdążyliście usłyszeć. Czyli nie Krajowa Rada Sądownictwa decyduje, kto będzie sędzią, ale Duda. Bo Duda, tak jak powiedział, może wskazać palcem, kto będzie sędzią. Na przykład, nie wiem, piekarz Fogiel może zostać sędzią, bo Duda tak wskaże palcem. Suski może zostać sędzią, bo tak Duda palcem wskaże i tak będzie. No, Kowalski, Jasio, no dobra, mniejsza o to. Jak powiedział Duda, i teraz uważajcie. Duda powiedział, 10 miesięcy mi zostało i zapewniam, że sędziów, których mianowałem, będę bronił do upadłego. Nie oddam ani jednego, ani pół i nie pozwolę mówić, że są jakimiś innymi sędziami niż ci, którzy orzekali jeszcze w PRL-u z całym szacunkiem i potem orzekali dalej. Nie wiem, czy miał na myśli, no nie, towarzysz Piotrowicz akurat nie był sędzią, ale prokuratorem. No ale jak wiecie, pisowski komuch to dobry komuch, z opozycji komuch to zły komuch. No, ale także Duda się tylko jeszcze rozkręca. 10 miesięcy mi zostało i zapewniam państwa, że sędziów, których nominowałem, będę bronił do upadłego. Do upadłego. Nie oddam ani jednego. Ani pół nawet.
i nie pozwolę mówić, że są jakimiś innymi sędziami niż ci, którzy orzekali jeszcze w PRL-u z całym szacunkiem i potem orzekali dalej. Zwłaszcza ci, którzy należeli do PZPR, poddawali się pod przewodnią rolę partii, a w statucie tej partii było napisane, że się wykonuje polecenia partyjne. Nie pozwolę, żeby ci sędziowie, których ja nominowałem, byli traktowani choćby w najmniejszym stopniu gorzej niż tamci. A zwłaszcza niedobrze mi się robi, kiedy słyszę, że to właśnie tacy się wypowiadają na ich temat. Bo to są w moim przekonaniu absolutnie uczciwi ludzie, którzy z najlepszą wolą chcą w Polsce wykonywać wymiar sprawiedliwości. Przyglądałem się każdemu z nich. I jak Państwo wiecie, dałem sporo odmów nominacji sędziowskiej. Właśnie dlatego, że rozważam każdą kandydaturę. I właśnie dlatego, że uważam, że jestem odpowiedzialny czy współodpowiedzialny za kształtowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce poprzez tą decyzję. Tego kiedyś nauczył mnie prezydent Lech Kaczyński. I uważam, że miał stuprocentową rację. Stuprocentową. To jest odpowiedzialność prezydenta. I dlatego będę ich bronił do samego końca. Oczywiście mając te narzędzia konstytucyjne, którymi dysponuje prezydent Rzeczypospolitej. A potem będę ich bronił jako ten, który jeszcze jest politykiem i może się wypowiedzieć. Bo jak Państwo wiecie doskonale, jest próba dosłownie dokonania w tej chwili zamachu na wymiar sprawiedliwości. I de facto zachwianiem wielu życiowych spraw obywateli. Jest to całkowita nieodpowiedzialność. Z powodu jakichś ambicji utraty wpływów. Pewnej wpływowej grupki przede wszystkim. Państwo wiecie jakiej. Dziękuję bardzo. Oczywiście Duda uderzał w tych, co byli sędziami za komuny. No, jak wiecie, byli sędziowie, którzy służyli partii, czy tam prokuratorzy, którzy służyli partii, jak towarzysz Piotrowicz, a byli sędziowie, którzy wykonywali po prostu swój zawód. Ale Duda wszystkich wrzucił do jednego wora, jak powiedział, że zwłaszcza ci, którzy należeli do PZPR, poddali się pod przewodnią rolę partii, tak jak Duda poddał się pod przewodnią rolę partii Kaczyńskiego. No, ale pomijmy to. W statucie tej partii było napisane, mówi Duda, że się wykonuje polecenia partii. No kurwa mać, przepraszam. Przecież Duda też wykonuje polecenia, nawet nie, on nie wykonuje poleceń partii. On wykonuje polecenia jednego zaupierzonego karakana z zepsutymi zębami. No ale jak Duda dalej grzmiał na mównicy, że i dodawał, że nie pozwoli, żeby ci sędziowie, których mianował, byli traktowani choćby w najmniejszym stopniu gorzej niż tamci. No oczywiście, że nie, bo funkcjonariusze partyjni zawsze byli partyjni, mówię tu o funkcjonariuszach partyjnych PiS, zawsze byli pod parasolem czy to Kaczyńskiego, czy to Ziobry, czy to samego Dudy. Sam popełnia takie wykroczenia, a teraz będzie tutaj orzekał wobec mnie. Moi drodzy, no tutaj zaskoczenia nie ma, że tym wystąpieniem komediowym Dudy zachwyceni są tylko i wyłącznie politycy, no i oczywiście twardy elektorat beton pisowski. Jak powiedział Syriusz Wolski o wystąpieniu Dudy, doniosłe, znakomite wystąpienie prezydenta w Sądzie Najwyższym na temat wymiaru sprawiedliwości i odpowiedzialności wynikającej z zawodu sędziowskiego. No ja pierdolę. Mało tego, wtórowała mu, wiecie, ta odfaka lichocka. I jak napisała na prezydent Andrzej Duda wygłosił genialne przemówienie w Sądzie Najwyższym, nie ma żadnych neosędziów, na takiego prezydenta wielu głosowało.
Zachwycała się Lichocka i nawet palca nie pokazała. Powiem wam tak. Szykując ten materiał, zbierając ten materiał, nie wierzyłem, że to się może dziać naprawdę. Megaloman Duda za chwilę ogłosi się, nie wiem, królem Polski, jedynym władcą, prawym i sprawiedliwym, alfą, omegą, król Andrzej Duda. Nie wiem, dlaczego cały czas po tych słowach widzę osła ze Shreka wołającego: ja, wybierz mnie, i Duda wybiera. Kiedyś przed wiekami było tak, że książę czy król sam sprawował roki osobiście, jeżdżąc od osady do osady, od grodu do grodu, i po prostu wyprowadzano mu schwytanych przestępców. Władca siadał i rozsądzał. To była jego decyzja, jego odpowiedzialność, jego wyłączne prawo do tego, by karać. Pozwólcie, że przypomnę, bo ja nadal nie dowierzam. Duda stwierdził, że prezydent mógłby sam wskazywać sędziów na zasadzie: ten się nadaje, ten się nadaje, ten się nadaje. I dodał, że uwaga, Duda, nie kto inny, nie jakiś autorytet prawny, nie, Duda, długopis Kaczyńskiego, powiedział przed sędziami, zasłużonymi sędziami, powiedział, że z politowaniem słucha profesorów uniwersyteckich, którzy mówią o roli prezydenta w tej sprawie. Czyli ten megaloman, ten z nadymanym jak balon ego, słucha z politowaniem profesorów uniwersyteckich. Nie wiem, czy Duda ma język połączony z mózgiem, czy on najpierw mówi, a potem myśli. Bo to jest naprawdę niepojętne. Kim on jest, żeby pouczać profesorów uniwersyteckich? On im nawet do pięt nie dorasta. Co najwyżej mógłby im buty polerować. To, że w drugiej turze nieuczciwie wygrał wybory, nie czyni go królem, alfą i omegą i cholera wie kim jeszcze. Jak powiedział, że prezydent mógłby sam wskazywać sędziów. No, jak? On nie wie, że żyjemy w kraju demokratycznym, nie w jakiejś bananowej republice, że rządy PiSu się skończyły. Zresztą on bez pierdnięcia Kaczyńskiego nawet by nie mógł sobie dupy podetrzeć. Ale on uważa, że on może sam wskazywać sędziów. No. Był już kiedyś car, który sam czynił senatorów. Cesarz, przepraszam, który sam czynił senatorów. W demokratycznym państwie prawnym, chociaż to dla Dudy pewnie pojęcie obce, wbrew uzurpacjom Dudy, jest inaczej. Prezydent musi mieć wniosek KRS. I to, że Duda sobie wymyślił, że on decyduje, kto jest sędzią, a kto nie, to se może między swoje pisowskie bajki włożyć. Ale że ten człowiek nie ma wstydu przed tak zacnymi sędziami, profesorami wypowiadać takie słowa, no powiem wam, że wam to przekazuję, wam o tym opowiadam, ale ciężko mi jest w to po prostu uwierzyć, dlatego wrzucam wam te wypowiedzi Dudy, żebyście nie myśleli, że jestem gołosłowny, że ja przesadzam, że znowu się z Andriusza nabijam. Nie. Ten człowiek się kompromituje za każdym razem, kiedy otworzy swój otwór gębowy. Kiedyś od moich przyjaciół, sędziów, usłyszałem: Andrzej, to co opowiadasz jest, wiesz, kompletnie szalone. No,
To jest nierealne. Moi drodzy, będę powoli zbliżał się ku końcowi, ale jeszcze chwilę się pomęczycie ze mną. Teraz tak, myślisz Duda, mówisz Polska. Myślisz prezydent, mówisz Duda. Moi drodzy, kiedyś profesor Sarnecki pięknie napisał w swoim komentarzu do konstytucyjnych przepisów regulujących ustrojową rolę prezydenta Rzeczypospolitej, że prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej, a to oznacza, że samą swoją osobą uosabia państwo polskie, że wszędzie, gdzie jest, po prostu to tak, jakby Polska była obecna i wszędzie, gdzie jest i mówi oficjalnie, mówi zarazem w imieniu Rzeczypospolitej. I powiem wam tak, ta komiczna, bo inaczej chyba tego nazwać nie można, ta komiczna uzurpacja w stylu państwo to ja, brawurowo kompromitująca Dudę podczas tego wystąpienia, raczej, nie wiem, scenki komediowej w Sądzie Najwyższym, dołożyła taką wielką cegłę do niedoszacowania Jakuba Żulczyka, który powiedział, że mamy idiotę za prezydenta. Żadnej innej nie ma. Mówiąc bardzo dobitnie. I teraz, proszę państwa, co ja jeszcze mówię do tych młodych ludzi? Czasem poważni sędziowie też tego słuchają, ale uważam to za kwestię bardziej techniczną. Trochę z pewną nieśmiałością im w ogóle te rzeczy mówię. Moi drodzy, co usłyszeliśmy na tym wystąpieniu Dudy, przemówieniu, nie wiem jak to nazwać. Usłyszeliśmy bowiem faceta, który przydzielał sobie w każdym wypowiadanym zdaniu kolejne kompetencje, opowiadając, jak słucha z politowaniem profesorów uniwersyteckich, strzelając jednocześnie takimi żałosnymi pseudo-dowcipami, bo te jego dowcipy no już są tak marne, gorsze niż te moje suchary dnia. Ważna jest jednak prawda, bo wycieranie sobie gęby na przykład profesorem Sarneckim jest po prostu żałosne, nawet jeśli tylko przyjmijmy, że te słowa i że słowa te padają w Sądzie Najwyższym, a gość, który je przekłamuje, mieszka w Pałacu Prezydenckim, co wydaje się być jego jedynym uprawnieniem do gadania jakichkolwiek głupot. Sam profesor nie może tego skomentować, gdyż zmarł w 2016 roku. No ale nie trudno trafić na słowa profesora, bowiem podaje je sam Duda na swojej prezydenckiej stronie. Zresztą Duda słowa profesora podaje też na swojej stronie prezydenckiej, i które brzmią: prezydent wszędzie tam, gdzie jest, także poza granicami kraju, a może w szczególności poza granicami kraju, samą swoją osobą, osobowością uosabia, państwo polskie. No, nie wiem, ja to te słowa rozumiem, podejrzewam, wy to rozumiecie, ale czy tylko my to rozumiemy, czy tylko, nie wiem, osoby, które
mają mózg, a nie tik-taka w głowie, rozumieją te słowa, rozumieją tą reprezentacyjną funkcję. Bo Duda jej absolutnie nie rozumie. Polityka. Otóż powiem Państwu krótko. Nie mam prawa wiedzieć, jak obywatel Andrzej Duda, jakie są poglądy polityczne sędziego. Nie mam prawa tego wiedzieć. Nie mam prawa wiedzieć, czy sędzia jest za aborcją, czy jest przeciw aborcji. Jakiej partii sprzyja. Nie mam prawa tego wiedzieć, czy jest za religią w szkole, czy jest przeciw religii w szkole. Nie mam prawa tego wiedzieć, czy lubi tego polityka, czy tamtego polityka, czy tego polityka uważa za dobrego, właściwego, patriotycznego, czy tamtego. Nie mam prawa tego wiedzieć. Bo nie mam prawa znaleźć się w sytuacji i nie może polskie państwo dopuszczać, żebym ja się znalazł w sytuacji, że staję przed sądem i struchlałem. Bo sądem jest sędzia, który wielokrotnie krytycznie wypowiadał się na temat poglądów, które ja wyznaję i których ja na przykład bronię. I wiem, że jest radykalny w tym zakresie. I się nie wyłączył. Nie mam prawa tego wiedzieć. Oczywiście każdy z Państwa ma swoje poglądy. I każdy z Państwa ma pełne prawa obywatelskie w zakresie dawania wyrazu tym poglądom politycznym przy urnie wyborczej. To Państwo jesteście także tymi obywatelami, którzy mają pełne prawo współdecydowania o kształtowaniu władz Rzeczypospolitej, a w istocie o kształtowaniu Rzeczypospolitej. Ale to tam sędzia ma dawać wyraz swoim poglądom, przekonaniom i tam ma o nie walczyć. A nie w telewizji, nie na sali sądowej, nie w gazetach. I nie chodząc na różnego rodzaju polityczne demonstracje, czy pisząc różnego rodzaju polityczne apele, czysto polityczne apele. I pozwólcie, że tutaj wrócę troszeczkę, cofnę się. Nie, wiecie, że nie lubię się cofać, ale żeby to naświetlić, bo to oczywiście tyczy Dudy. Jak mówił sam Duda w Sądzie Najwyższym do badania konstytucyjności aktów prawnych, uprawniony jest jedynie Trybunał Konstytucyjny, więc sięgnijmy do orzeczenia z 2009 roku, w którym profesor Sarnecki cytowany jest 10 razy. Cytowany jako ekspert przez obie strony sporu, czyli premiera Tuska i wtedy jeszcze żyjącego, funkcjonującego prezydenta Kaczyńskiego. Orzeczenie dotyczyło reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniach Rady Europejskiej. Pamiętacie to zamieszanie, że tam Lech Kaczyński i chciał być i Tusk chciał być. Było takie duże zamieszanie, nie będę się o tym rozgadywał. Chodzi tutaj, że reprezentowanie w celu reprezentowania stanowiska państwa i jednoznacznie wskazało, że Rada Ministrów ustala stanowisko Rzeczypospolitej na posiedzenie Rady Europejskiej, a prezes Rady Ministrów reprezentuje Rzeczpospolitą Polską na posiedzeniu Rady Europejskiej i przedstawia ustalone stanowisko. Udział prezydenta Rzeczypospolitej w konkretnym posiedzeniu Rady Europejskiej wymaga współdziałania prezydenta Rzeczypospolitej z prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem. Celem współdziałania jest zapewnienie jedności działań podejmowanych w imieniu Rzeczypospolitej w stosunku z Unią Europejską i jej instytucjami. I co ma do tego profesor Sarnecki, bo tutaj bardzo często, znaczy tu akurat może w tych materiałach tego nie było, ale Duda się często do niego odnosił. A chodzi tutaj o tą megalomanię Dudy, i robienie z siebie, nie wiem, cara, króla Polski, no, chce wyżej dupę nosić, wyżej nosa.
Oprócz innych cytatów z orzeczenia, także tenże określenie przedstawiciel, oznaczające przedstawianie sobą Rzeczypospolitej, odnosi się do sytuacji czystego przedstawicielstwa. Nie wiem, czy to tłumaczyć, czy wam nie zawracać tym głowy. Tutaj chodzi, moi drodzy, o to, że to dotyczy sytuacji, w której prezydent nie spełnia żadnych innych działań poza reprezentowaniem państwa. To jest obecnością w danym miejscu i czasie. I teraz uważajcie, bo to chyba jest najlepsze. To był spór tylko o udział prezydenta, wtedy Lecha Kaczyńskiego, o posiedzenie Rady Europejskiej, a nie o jego głos i stanowisko, bo co do tego nie było żadnych wątpliwości. Policjant wraca na posterunek i mówi: znowu, wiecie, zatrzymałem tego sędziego naszego, wiecie którego. Tym razem o 20 przekroczył. Tym razem wyprzedzał na podwójnej ciągłej. Uśmiechają się policjanci. Dobra, drobna sprawa. Ale w podświadomości zostaje, nawet sędzia nie przestrzega prawa. I potem przychodzi do orzekania, stoi taki człowiek, który popełnił jakieś wykroczenie czy przestępstwo, patrzy, myśli sobie w duchu, no sam takie robi wykroczenia, bo powiedzmy, że sprawa wykroczenia trafia do sądu, tak, bo się nie zgodził z mandatem, sam popełnia takie wykroczenia, a teraz będzie tutaj orzekał wobec mnie. Czy to buduje, proszę państwa, opinię o wymiarze sprawiedliwości? No ale do czego zmierzam? Dlaczego przypomniałem tą sytuację z Lechem Kaczyńskim i Tuskiem o reprezentowanie w Parlamencie Europejskim? W tym całym sporze przed ówczesnym, jeszcze legalnym, normalnym Trybunałem Konstytucyjnym reprezentował Lecha Kaczyńskiego między innymi podsekretarz stanu Kancelarii Prezydenta, uwaga, Andrzej Duda, i wyraził wraz z innymi pełnomocnikami następujące stanowisko. I teraz posłuchajcie. Prezydent Rzeczypospolitej nie jest szefem państwa. W sensie najwyższego organu władzy państwowej jest jednak jego najwyższym przedstawicielem. A gdy przedstawicielstwo to sprawuje w formie reprezentacji państwa, jest jego najwyższym reprezentantem. A dzisiaj, po 15 latach, Andrzej Ludwik Duda IV, baron, wyśmiewa zasady prawa, które kiedyś, niegdyś reprezentował. Wyśmiewa dlatego, że chciałby więcej i więcej, że chce robić rzeczy, o których jego polityczny mentor Lech Kaczyński nigdy nawet by nie pomyślał, i w grobie się przewraca, słuchając tych głupot i nadużyć Dudy. Bo Lech Kaczyński, jaki był, taki był, jak wszyscy, oczywiście oprócz Dudy, prezydenci po 1989 roku prawomocnym i zrozumiał zasady prawo konstytucji. Mówię, że każdy prezydent po 1989 roku, oprócz Dudy, rozumiał zasady i prawo konstytucji. Duda tego nie rozumie. On się teraz lansuje na cesarza. Dla mnie osobiście Duda to jest taki słaby człowiek znikąd, o ograniczonych kompetencjach, złamanym kręgosłupie, nadrabiających butą braki w tak wielu zakresach, że aż przykro byłoby je naprawdę tutaj wymieniać. Zapisze się Duda w historii jako taka memiczna esencja wiecznej kompromitacji, niczym taki taka symbol upadku państwa i jego
chyba tak mogę powiedzieć, ważnego reprezentanta. Jeżeli przejdę do historii, to rzeczywiście, ale to przez to, że byłem prezydentem Rzeczypospolitej w okresie, kiedy Rosja napadła na Ukrainę. To możliwe, że tak. Możliwe, że to historia rzeczywiście zapamięta, bo cała ta sytuacja była i jest wielkim wyzwaniem. Dla mnie co najwyżej Duda przejdzie do historii, jeśli nie wyląduje na śmietniku historii, ale jeśli już przejdzie do historii, to jako długopis Kaczyńskiego, gość bez moralnego kręgosłupa, ze złamanym kręgosłupem przez żoliborskiego dziada. Może ktoś, nie wiem, napisze kiedyś książkę o 10 latach Dudy, spisanych, nie wiem, spotkaniem z Bidenem przy kiblu, czy podpisywaniem oficjalnego dokumentu na stojąco przy biurku Trumpa, że o tej kumulacji żenady przed sędziami w Sądzie Najwyższym już nie wspomnę. Teraz, moi drodzy, zostało tylko, może aż, może tylko 10 miesięcy. My wytrzymamy, poczekamy, wytrzymaliśmy 10 lat, wytrzymamy 10 miesięcy. Duda odejdzie w niepamięć, mam nadzieję, że na zawsze. I już tak na zakończenie, moi drodzy, powiem wam szczerze, że żyję nadzieją, że w końcu któregoś pięknego dnia Polska pozbędzie się tych złogów pisowskich i w momencie końca ery Dudy, że tak powiem, zakończy się era pisowców, pozostanie im tylko skamlanie w mediach społecznościowych czy w swoich szczujniach, a najlepiej jakby w ogóle zniknęli z życia publicznego. Dość zatruwania tego kraju, dość ośmieszania tego kraju. Liczę, że najbliższe wybory prezydenckie wyłonią prezydenta, który będzie godnie reprezentował nasz kraj, nie będzie go przede wszystkim ośmieszał, nie będzie się błaźnił, nie będzie robił głupich, kretyńskich min, nie będzie pod kiblem czekał na prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby se z nim zrobić fotkę i że już nigdy, ale to nigdy nie będzie takiego prezydenta jak Duda. Dość ośmieszania naszego kraju, dość poniżania naszego kraju, dość tego pisowskiego zacofania, po prostu dość, bo możemy się śmiać, możemy sobie żartować, ale ta banda pisowców z Dudusiem na czele cofnęła nas o dekady przez te ich rządy. I chyba tym akcentem zakończę w sucharze dnia. W sucharze dnia jeszcze jedno. Jak postrzegają Dudę na świecie i przez to też i Polskę. No, to jest i śmieszne, i po prostu smutne. Także dziękuję wam bardzo, moi drodzy. Życzę udanej reszty niedzieli. Mam nadzieję, że was dzisiaj nie zanudziłem i mam nadzieję, że Dudu już no szybko przynajmniej coś bynajmniej nie wymyśli, żeby mieć od niego jakiś spokój. Przejdziemy do innych tematów. Także na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie jeszcze raz i do zobaczenia przy następnych materiałach. Trzymajcie się, cześć. If you don't do your homework and you don't learn English properly, you're gonna be mumbling just like this guy. And everyone will make fun of you. This decision, this is the
See? Everyone will make fun of you if you don't learn proper English and you don't do your homework. This is the issue that